Będę mówiła o neuroplastyczności. Ta nazwa się zrobiła szalenie popularna w ostatnich latach. Co jest o tyle ciekawe, że od końca XIX wieku do lat 70. XX wieku bardzo kategorycznie uważano, że układ nerwowy nie jest plastyczny. Wydaje mi się, że teraz mamy odbicie w drugą stronę i może zbyt szeroko szafujemy nazwą neuroplastyczność, ale postaram się Państwu dzisiaj pokazać na tym wstępnym wykładzie zbiór najważniejszych, powiedzmy sobie, prawd o mechanizmach zmian plastycznych oraz przykłady różnych form zmian plastycznych. Te rzeczy będą dokładnie omówione przez kolegów na następnych wykładach. I co to jest plastyczność? Proszę ze mną prześledzić pewne zjawisko. To, co Państwo teraz widzą, to jest taki ładny rysuneczek układu słuchowego. Dźwięk wpada nam w ucho, pobudza błonę bębenkową, rusza błoną bębenkową, pobudza przez ruszającą się to limfę ślimaka. W ślimaku jest błona podstawna i komórki rzęsate, receptory słuchowe. One są uporządkowane. W jednym miejscu są takie, które reagują na tony o częstotliwości 200 Hz i stopniowo to się zwiększa aż do prawie 2000 Hz. To jest nerw słuchowy, który prowadzi do mózgu, do ośrodków podkorowych i w końcu do kory słuchowej. W korze słuchowej widzimy, jeśli patrzymy na odpowiedzi neuronów, że one w bardzo uporządkowany sposób reagują na wybraną częstotliwość bodźców słuchowych, podobnie jak to było w ślimaku. I ten porządek jest zapewniony przez 120 tysięcy włókien w każdym nerwie słuchowym, które przewodzą w uporządkowany sposób te sygnały do mózgu. A jeśli człowiek ogłuchnie i zrobi sobie implant ślimakowy. Implant polega na tym, że jest mikrofon, przetwornik i pęczek elektrod, które w ślimaku kontaktują się z nerwem słuchowym. I tych elektrod implantuje się, kiedy się 64, dobrze, jak połowa ma dobry kontakt, a człowiek słyszy. I to jest, proszę Państwa, neuroplastyczność. To przeorganizowanie układu słuchowego w ten sposób, że z bardzo zredukowanych, zdegenerowanych sygnałów wejściowych zrekonstruować percepcję dźwięku i odbudować umiejętność słyszenia mowy. Był wybitnym neurofizjologiem i założył w naszym instytucie, a działo to się przed II wojną światową, Laboratorium Neurofizjologii. Mówił tak. Własność, dzięki której w określonych układach neuronów powstają trwałe przekształcenia funkcjonalne w wyniku określonych bodźców lub ich kombinacji, będziemy nazywać plastycznością, a odpowiadające im zmiany, zmianami plastycznymi. I trzymamy się tej definicji. Chodzi o to, żeby było to trwałe przekształcenie, nie chwilowa zmiana reaktywności, tylko coś, co zostaje, kiedy bodźce zewnętrzne przestają działać. I plastyczność zapewnia układowi nerwowemu zdolność do zmienności, adaptacji, do naprawy. I co bardzo nas interesuje, do uczenia się i pamięci. Gdyby tego nie było, nie warto by słuchać wykładów.
na drodze różnych zmian zachodzą zmiany plastyczne mózgu na różnych poziomach. Tutaj mamy zmiany na poziomie synapsy. Mamy zmiany na poziomie drobnych wypustek neuronów, kolców dendrytycznych i samych dendrytów i zakończeń aksonalnych. To razem się wszystko nazywa neuropilem. Mogą się zmieniać właściwości błony ciała neuronu. Wiedzą Państwo, że neuron to jest ciało i bardzo dużo, bardzo długich wypustek. Jeśli zmienią się własności samej błony, to na ogół polega na tym, że jest więcej albo mniej kanałów jonowych, które pozwalają na wejście jonów sodu, potasu i wapnia do neuronu i z neuronu, w ten sposób regulując pobudliwość błony, regulując możliwość wytworzenia potencjału czynnościowego, czyli sygnału, który przenosi informacje w układzie nerwowym. Zmieniają się też aksony, długie wypustki neuronów, nie tylko ich końcówki, ale same aksony mogą wypuszczać dodatkowo odnogi. Opowiem o tym za moment. Podstawowe mechanizmy neuroplastyczności, jeśli chcemy je nazwać, to byłyby zmiany siły synaps, plastyczność synaptyczna. Podstawą tego, pierwszą podstawą wszystkiego. Po drugie, plastyczność morfologiczna, czyli powstawanie nowych synaps i nowych kolców dendrytycznych. Wreszcie plastyczność anatomiczna, czyli bocznicowanie aksonów, wyrastanie z aksonów nowych rozgałęzień. I ważna jest dla nas bardzo coś, co się nazywa regułą Hebba, czyli sformułowanie stworzone przez kanadyjskiego psychologa Donalda Hebba, opublikowane w jego książce w 1949 roku, który mówi, że jeżeli neuron A w sposób częsty i powtarzalny powoduje pobudzenie neuronu B, to jest to pobudzenie, nastąpią procesy wzrostowe lub metaboliczne w obu komórkach, także skuteczność pobudzenia neuronu B przez neuron A będzie zwiększona. I takim skrótem, który się używa, to jest skuteczne pobudzenie, to silniejsze połączenie. Takie silniejsze połączenie, plastyczność synaptyczną, osiąga się przy pomocy zjawiska nazwanego długotrwałym wzmocnieniem synaptycznym. No, po angielsku long term potentiation, mówimy na to swobodnie LTP. Mogą być też zmiany w odwrotnym kierunku. Jeśli pobudzenie jest słabe, to dane połączenie synaptyczne może zacząć działać gorzej. To jest długotrwałe osłabienie synaptyczne, long term depression, LTD. Proszę teraz popatrzeć. Chciałabym się pozbyć tego. Na tej animacji, jak wygląda LTP? Otóż najpierw będziemy mieli elektryczne. LTP jest zjawiskiem, które odkryto w sposób nienaturalny, stymulując prądem elektrycznym połączenia pomiędzy strukturami w mózgu. Typowe badanie wygląda w ten sposób, że najpierw stymuluje się te połączenia testowym bodźcem elektrycznym. I struktura odpowiada. To widać kolejne potencjały wywołane przez cały czas ten sam bodziec. Jak już osiągnęliśmy taki stały poziom, stosujemy
bardzo intensywne pobudzenie elektryczne, to się nazywa stymulacja tężcowa, to są bodźce o częstotliwości 100 Hz. I przestajemy, i teraz znowu przestajemy tym bodźcem, co na początku, bodźcem testowym, i widzimy, jak wzrosła odpowiedź na ten bodziec po stymulacji tężcowej. Ona opada potem, ale cały czas jest większa niż była. I ta różnica daje nam obraz wzmocnienia połączeń synaptycznych, które były pobudzane. I takie wzmocnienie w mózgu zwierzęcia wywołane może trwać tygodniami. Na ogół obserwuje się to w skrawku mózgu. Skrawek nie żyje dłużej niż 7-8 godzin, a kryterium uznania czegoś za długotrwałe, wzmocnienie, żeby trwało przynajmniej godzinę. Pokażę Państwu teraz jedną z rzeczy, która się dzieje w synapsie i powoduje, że ta synapsa działa lepiej. Tutaj na schemacie mamy synapsę, tu jest część presynaptyczna, pęcherzyki synaptyczne z neuroprzekaźnikiem, to pęcherzyki uwalniają neuroprzekaźnik do szczeliny synaptycznej. Po drugiej stronie, w błonie postsynaptycznej, mamy dwa rodzaje receptorów dla glutaminianu. Glutaminian jest najpowszechniejszym neuroprzekaźnikiem i ma dużo różnych receptorów. Nas interesują dwa. Jeden nazywa się AMPA, drugi NMDA. Wszystko jedno, czego są te skróty. Na niebiesko narysowałam tutaj receptory NMDA, na czerwono receptory AMPA. Kiedy one są pobudzone przez glutaminian wypuszczony z pęcherzyków synaptycznych, powodują potencjał postsynaptyczny, depolaryzację błony. I kiedy ta depolaryzacja jest silna, następująca rzecz się dzieje. Widzą Państwo tutaj dwa receptory, które nie są w błonie, są wewnątrz synapsy. I wtedy one się przesuwają i wbudowują w błonę. Jest więcej receptorów, no i synapsa będzie oczywiście odpowiadać silniej, więcej receptorów, tym silniejsza, tym większy potencjał postsynaptyczny, tym silniejsza odpowiedź. To się nazywa eksternalizacja receptorów AMPA dla glutaminianu. Jest bardzo szybkie, trwa kilkadziesiąt sekund ten proces eksternalizacji i to jest podstawowy mechanizm wzmocnienia synapsy. Proszę Państwa, takie doświadczenia to są trudne doświadczenia i w biomedycynie wiele rzeczy, które wyglądają obiecująco i znalazła je jakieś jedno laboratorium, okazują się fałszywe, nie są powtarzalne. A ten proces został powtórzony przez wielu badaczy. Wydaje się, że to jest prawda, dlatego to Państwu przepraszam. I ja zaznaczyłam, że żeby taka eksternalizacja doszła do skutku, to pobudzenie musi być silne. I jest parę sposobów na to, żeby pobudzenie było silne. Najpowszechniejsze to jest przestrzenna i czasowa sumacja pobudzeniowych potencjałów synaptycznych. Sumacja przestrzenna jest narysowana na tym rysunku. Na dendryt neuronu przychodzą trzy aksony, które są, w których jednocześnie, które działają w tym samym momencie. Także suma pobudzenia, które wytworzą, jest większa niż wtedy, kiedy tylko jeden akson przynosi pobudzenie. A to jest przykład sumacji czasowej. Szybko po sobie następują wyładowania i wtedy one się też dodają na błonie postsynaptycznej. A to, co Państwo widzą tutaj, to są rekonstrukcje
za każdym razem jednego aksonu, wypustki jednego neuronu z podkorowych ośrodków wzrokowych w korze wzrokowej mózgu. Proszę popatrzeć na tą sferę, gdzie są zakończenia aksonów. Są miejsca, kiedy te zakończenia są bardzo gęsto ułożone i są takie rzadsze. Te miejsca, gdzie jest dużo zakończeń aksonalnych, które się jednocześnie wyładowują, oczywiście mają większą szansę na stworzenie długotrwałego wzmocnienia synaptycznego z komórką postsynaptyczną korą. Bo ważne jest spójne, silne pobudzenie. A tutaj już nie jest rysunek, ale zdjęcie, które jest takie piękne, że chciałam je Państwu pokazać, to są zakończenia aksonów w korze mózgowej. Każdy neuron, każdy akson jest w innym kolorze. To są specjalne sztuczki biotechnologiczne, żeby to zobaczyć. Proszę zobaczyć, jak one wyglądają. Kończymy się zachwycać zakończeniami i przechodzimy dalej. Następny sposób na skuteczne pobudzenie to jest działanie układów neuromodulatorowych, czyli wpływ neuromodulatorów takich jak acetylocholina, noradrenalina, serotonina, dopamina, które działają na różne sposoby, przez szereg różnych dróg, ale w sumie te sposoby dają pewną podprogową depolaryzację neuronów. Taka podprogowa depolaryzacja po stronie postsynaptycznej powoduje, że trzeba mniejszego wysiłku synapsy, żeby spowodować duży potencjał postsynaptyczny. Bez neuromodulatorów nie ma wzmocnienia synapsy. One są niezbędne. Jak one wyglądają w korze i w hipokampie? Te złote nitki to są zakończenia aksonów serotoninowych, serotonergicznych w korze mózgowej. Widzą Państwo taką gęstą sieć cienkich wypustek. Podobnie jest w przypadku innych neuromodulatorów. Plastyczność strukturalna, plastyczność morfologii komórki. Widzą Państwo tutaj schematycznie narysowany neuron piramidowy kory. To jest duży pobudzeniowy neuron. Na nim, na dendrytach tego neuronu, są małe wypustki, kolce dendrytyczne. Na kolcach umiejscowiają się synapsy. To ich obecność jakby zwiększa możliwość tworzenia synapsy na tym neuronie. Dodatkowa część błony. To w powiększeniu widzimy zakończenie presynaptyczne, główkę kolca, w niej receptor. To jest zdjęcie. Tak wygląda rzeczywistość. Są kolce dendrytyczne na dendrycie ludzkiej kory mózgowej, z neuronu piramidowego z ludzkiej kory mózgowej. Proszę popatrzeć na ich kształty. Są cienkie, są takie osiadłe, małe, mają główkę większą albo mniejszą, co jest ważne. W każdym razie to jest najbardziej plastyczny, najłatwiej modyfikowalny element neuronu. Wreszcie mamy plastyczność anatomiczną, bocznicowanie aksonów. Na tym schemacie, proszę popatrzeć, tu jest neuron. Ten neuron jest unerwiany przez dwa inne neurony. Każdy robi na nim synapsy. Jeśli uszkodzimy ten neuron, to jego końcówki aksonów zdegenerują, nie będzie ich. I bardzo szybko na te miejsce wrastają ekstra odnóżki z aksonów tego sąsiedniego neuronu. W mózgu panują takie ostro kapitalistyczne stosunki. Jak tylko coś słabnie, to sąsiad
wygryza go z tego miejsca, żeby tylko umieścić na błonie swoją synapsę. Takie kompetycyjne oddziaływania widać wszędzie. To były takie trzy podstawowe mechanizmy plastyczności. Teraz chciałam Państwu pokazać trochę przykładów plastyczności, zaczynając od plastyczności rozwojowej. Wiadomo, że plastyczność rozwojowa jest niesłychanie silna, łatwa. W tym okresie, kiedy układ nerwowy jeszcze rośnie i się rozwija, my się rodzimy z takim nie do końca zrobionym układem nerwowym. Na tym obrazku widzą Państwo neurony kory i wypustki. I tyle jest w momencie urodzenia. I potem aż do 2 lat życia widzą Państwo, jak te wypustki się rozrastają. Jednocześnie następuje pewna genetycznie zaprogramowana eliminacja niepotrzebnych aksonów. Za dużo się to wszystko porozrastało. Następuje programowana śmierć komórek, to się nazywa apoptoza, wycofywanie się aksonów z miejsc, które nie powinny być, eliminacja synaps, które powstają w nadmiarze. Najwięcej synaps, największą gęstość synaps ma mózg 3-letniego dziecka, potem już jest tylko gorzej. Poza tym środowisko molekularne sprzyja plastyczności. Ja myślę, że to będzie tłumaczył pan profesor Kaczmarek jutro. W tym okresie występują też tak zwane okresy krytyczne w rozwoju, czyli takie momenty, kiedy rozwijający się układ nerwowy jest szczególnie wrażliwy na jakiś rodzaj bodźców. Jeśli nie zostaną one dostarczone, no to będą zaburzenia funkcjonowania takich funkcji jak wzrok, słuch czy mowa. Jak wie Państwo wiedzą, no nauczyć się mówić w ogóle można tylko do pewnego roku życia, między 7 a 12 rokiem, to okno do powstawania mowy, płynnej, dobrej mowy się zamyka i ona może powstać tylko w bardzo ograniczonym zakresie. Jeżeli dziecko urodzi się z zaćmą w obu oczach, co w świecie zachodnim jest natychmiast operowane, ale w świecie biednym nie jest. I często dzieci mają operację zaćma, jako rodzice już zaoszczędzą, wtedy mają już kilkanaście lat. I nie można im przywrócić bardzo dobrego widzenia. Mają tylko widzenie znacznie słabsze, znacznie mniej precyzyjne. I w okresie rozwoju dochodzi do tak wielkich zmian plastycznych, że na przykład uszkodzenia wywołane przez udar są praktycznie niewidoczne, są szybko skompensowane, że tak straszna rzecz jak operacja usuwająca jedną półkulę mózgu, to się robi w pewnych szczególnych przypadkach takich koszmarnych chorób, jak encefalopatia Rasmussena, co pomaga, bo zapobiega większym epizodom drgawkowym. I dziecko zostaje z jedną półkulą, jeśli taki zabieg jest zrobiony przed 3 rokiem życia. W pozostałej półkuli rozwijają się te ośrodki, które powinny być w tej usuniętej. I funkcjonowanie dziecka jest zupełnie niezłe. Jeśli jest zrobione później, sytuacja jest dużo trudniejsza, bo po okresie rozwoju zmienia się wzór aktywacji genów. Zanikają to molekularne proplastyczne środowisko zanika. Zwiększają się oddziaływania hamujące.
Pomiędzy neuronami jest to, co się nazywa substancją międzykomórkową i ona potrafi na neuronach tworzyć coś, co się nazywa sieciami peryneuronalnymi, która jak pończochą oblepia ciała i główne dendryty neuronów, także trudno jest na nich dołożyć nową synapsę. Więc jest trudniej. Plastyczność na przeszkody jest mniejsza, ale oczywiście jest dalej. Teraz parę słów o uczeniu się i pamięci. To jest taka forma plastyczności, która trwa do końca zdrowego życia. Uważamy, że ślad pamięciowy to jest zmiana sieci neuronalnej tworzącej wewnętrzną reprezentację jakiegoś zdarzenia czy faktu. Te cieści obejmują wiele struktur. Tutaj jest takie rysuneczki, to jakby było zapamiętanie czegoś zawierającego obraz, to pamięć wzrokowa. A tutaj pamięć zdarzenia ruchowego to jest skupione na korze wzrokowej i korze skroniowej odpowiadającej na bodźce wzrokowe, tutaj raczej skupione w okolicach sterujących ruchem. Szczególną rolę w pamięci ma struktura, którą nazywamy hipokampem, z pewnością Państwo o tym słyszeli. Możemy traktować hipokampa jako maszynę do zapamiętywania tego, co tworzy naszą pamięć uświadomioną. Nazwa pochodzi oczywiście od konika morskiego, mózgu człowieka. Hipokamp widzimy tutaj na niebiesko i też ma taki atrakcyjny kształt. Do niego prowadzą obszary kory śródwęchowej, okołowęchowej, okołohipokampalnej. Też ważne obszary przy powstawaniu śladu pamięciowego. Skąd wiemy, że to jest ważne? No, wiemy to z uszkodzeń mózgu, z których pierwsze było wywołane celowo. To jest znany pacjent o inicjałach HM, który cierpiał na bardzo poważną epilepsję i działo to się w latach 50. w Kanadzie. Zdecydowano się obustronnie usunąć hipokampa, co miało zapobiegać rozprzestrzenianiu się wyładowań epileptycznych. I na schemacie tak wyglądało uszkodzenie mózgu. Pacjent HM przeżył zabieg. Okazało się, że ma pewną niepamięć wsteczną, ale mniej więcej normalną inteligencję, natomiast całkowicie utracił zdolność zapamiętywania, miał amnezję następczą. I tak na przykład lekarce, która się nim zajmowała, psycholożce, która się nim zajmowała, uprzejmie odpowiadał, spełniał wszystkie jej życzenia i codziennie witał jak obcą osobę. Nie pamiętał tego, co się z nim działo. Nie zapamiętywał żadnych zdarzeń. Jego pamięć autobiograficzna zatrzymała się na momencie operacji. No i życie przyniosło szereg innych przykładów pokazujących, że uszkodzenie hipokampa zakłóca zapamiętywanie. Hipokamp ma szczególną budowę, która ułatwia procesy zapamiętywania. A zabawnym przykładem z tego, ale może nie najważniejszym, jest gigantyczna synapsa. Taka synapsa jest stworzona pomiędzy dwiema strukturami hipokampa i to jest kawałek kolca dendrytycznego, ogromny w porównaniu z normalnym, tutaj jest, jak to wygląda normalnie. I na tym kolcu jest całe mnóstwo synaps tworzonych przez jedną i przez jeden akson. W porównaniu
z takim, taką niewielką synapsą normalnych rozmiarów. To powoduje, że jednoczesne działanie wszystkich tych synaps, takie zaczernienie to jest w mikroskopie elektronowej miejsce, gdzie jest synapsa, daje silne pobudzenie, możliwość powstania LTP i zapamiętania tego, co tą drogę pobudziło. Jak mówimy o uczeniu się i pamięci, to pierwsze, co nam przychodzi do głowy, takie uczenie się na pamięć, powtarzanie zdarzeń, ale przecież w pamięci autobiograficznej rzeczy zdarzają się raz, coś nam się stało i już. Narzeczony nam powiedział, że ma inną, to trwa sekundę, a pamiętamy do końca życia. No być może takie synapsy pomagają w takim jednorazowym uczeniu. Wiemy, że po uczeniu powstają nowe synapsy. Wiemy to z tego, że powstają nowe kolce dendrytyczne. To pierwsze bardzo ważne doświadczenie, które to pokazało. Państwu opowiem, w tym doświadczeniu myszka uciąga się wyciągać serek przez wąską dziurkę. Niesłychaność tego badania polega na tym, że dzięki użyciu mikroskopii laserowej obserwuje się te synapsy w żywej myszy. Tutaj mysz w narkozie leży pod obiektywem mikroskopu. W jej czaszce jest zrobione okienko i można obserwować uprzednio, sztucznie, przy pomocy technik biotechnologicznych, wybarwione neurony w górnych warstwach kory mózgowej. I badanie polega na tym, że wybiera się jakiś fragment dendrytu i patrzę na kolce przed uczeniem, godzinę po uczeniu, dzień po uczeniu, tydzień po uczeniu. I widać tutaj, to jest taki dendryt z mózgu myszy, która była uczona tego, że powstają nowe kolce. Tutaj. Jest przyrost liczby kolców. Jednocześnie niektóre kolce, te stare, co były poprzednio przed uczeniem, część z nich zanika, natomiast te, które urosły na skutek uczenia się, zostają. No i tak się przebudowuje układ. Powstają dzięki takim nowym kolcom nowe obwody neuronalne. Widzą Państwo tutaj w dużym powiększeniu kawałek dendrytu z kolcami. Proszę zauważyć ich różne kształty. Tutaj widać tak dużą główkę kolec grzybkowaty, albo mniejszą główkę, albo kolec osiadowy, albo taki cienki koniec jak filopodium. I wiemy, że uczenie stabilizuje nowo powstałe kolce i zmienia kształt młodociany, takiego cienkiego kolca, w kształt dojrzały, w kształt grzybkowaty. Mówi się popularnie, że kolce cienkie to kolce plastyczne, a kolce grzybkowate to kolce pamięci. I pamiętajmy także, że ślad pamięciowy łatwiej powstaje, jeżeli nowe zdarzenie możemy jakoś skojarzyć z tym, co już mamy zapamiętane. Czyli mamy interakcję ze starym śladem i na tym się opierają rozmaite techniki mnemotechniczne, takie uczenie się, jak skutecznie zapamiętywać. I nie tylko takie zapamiętywanie zmienia mózg, także uczenie się nowych umiejętności czy długa praktyka tych umiejętności przeorganizowuje mózg. Pokazano, że u graczy, którzy grają na instrumentach strunowych i naciskają lewą ręką grot tego instrumentu, powiększa się obszar kory mózgowej pobudzany przez palce lewej dłoni.
pokazano, że nauka gry na fortepianie zmienia grubość kory ruchowej w obszarze dłoni i kory słuchowej i połączenia pomiędzy półkulami mózgu. Znaleziono też, że długoletnie kierowanie taksówką w czasach przed GPS-em powoduje powiększenie części hipokampa, który jest ważny przy pamięci przestrzennej i planowaniu przestrzennym. Tu w Instytucie pokazaliśmy, że nauka czytania dotykowego przy pomocy alfabetu Braille'a u osób widzących powoduje podłączenie się do kosie kory dotykowej, tej, co ma recepcję tych wypukłych liter, do obszarów kory asocjacyjnej zaangażowanych w czytanie wzrokowe, do układu leksykalnego mózgu. Gry komputerowe, gry wideo, które dają intensywne obciążenie i układu uwagowego i szybkich ruchów palców ręki i pamięci, planowania strategicznego, również wpływają na strukturę mózgu. Pokazano, że gra Super Mario daje wzrost objętości istoty szarej w hipokampie, w korze przedczołowej i w móżdżku. I natomiast na SWPS-ie pokazała Natalia Kowalczyk, że gra StarCraft 2 powoduje, że jest więcej połączeń funkcjonalnych pomiędzy korą wzrokową a ciemieniową i wewnątrz samej kory wzrokowej, no co jest łatwo wytłumaczalne tą koordynacją, koniecznością używania bardzo intensywnie zmieniającej się informacji dopływającej do układu wzrokowego. Medytacja, takie jak mindfulness, która daje skupienie, redukcję stresu czy blokadę chronicznego bólu, również modeluje mózg. Jeśli prowadzi się tylko w kierunku uwagi, ośrodki związane z uwagą i skupieniem stają się silniejsze i w tych miejscach kory przedczołowej istota szara jest grubsza. Jeśli prowadzimy tą medytację mindfulness to do takiej socjalizacji, tak, kochania i dbania, zmieniają się ośrodki zaangażowane w kwestie afektywne. Ośrodki bólu są dalej funkcjonują, ale następuje zmniejszenie koaktywacji, rozprzężenie połączeń pomiędzy przednią korą zakrętu obręczy, a korą przedczołową zakrętu obręczy jest związany z percepcją bólu, kora przedczołowa z interpretacją tych sygnałów. Co się dzieje, jeżeli czegoś brakuje? Wspomniałam o tych oddziaływaniach kompetytywnych w mózgu i jeżeli zaniknie z jakichś względów dopływ bodźców czuciowych, no na przykład amputacja kończyny, na przykład zamknięcie oka na dłuższy czas, to mózg się przeorganizowuje. To jest już bardzo znane, podręcznikowe, przezrocze obrazek, które pokazuje, że u osób niewidomych od urodzenia dźwięk aktywuje korę wzrokową. U osób normalnie widzących dźwięk aktywuje korę słuchową tutaj, a u niewidzących od urodzenia też aktywuje korę słuchową, ale także korę wzrokową. Co więcej, u osób normalnie widzących, jeśli zasłoni im się oczy, na 5 dni było to w tym eksperymencie, i w tym czasie
uczy intensywnie czytania alfabetem Braille'a i sprawdza się po 5 dniach, co się dzieje, kiedy ta osoba czyta alfabetem Braille'a, to widać, że aktywuje się kora wzrokowa. Kora reagująca na dotyk, ale także kora wzrokowa. Jeżeli zdjąć tą zasłonę z oczu, to już po godzinie ten efekt zanika. To znaczy, że efekt powstaje relatywnie szybko. Zastanawiamy się, jakie mechanizmy może działać, żeby on był taki szybki. I dwie są sprawy, które są prawdopodobne. Jedna to jest aktywacja słabych synaps. Nie wiedzieliśmy tego, ale niedawno w Instytucie Allena, który bada przy pomocy zupełnie rewelacyjnych technik strukturę mózgu, pokazano, że neurony są o wiele bardziej rozgałęzione, niż sobie wyobrażaliśmy. Proszę popatrzeć, każdy kolor to jest jeden neuron. Ten niebieski, który ma dużo dendrytów tutaj, tutaj jeszcze i bardzo długie aksony, które sięgają aż do muszczku, ale także do kory przedszobowej, a on tak w ogóle jest tutaj w korze skroniowej. No jest szereg takich przykładów zupełnie niesamowitych. W niektórych miejscach neuron ma dużo zakończeń aksonu, tak jak Państwu pokazywałam na początku naszej rozmowy. I tam pobudzenie przez niego stwarzane może być silniejsze. Ale nawet taki pojedynczy akson, jak tutaj na przykład, ma małą siłę przebicia. Oddziaływania w mózgu, zwłaszcza w układach percepcyjnych, są często wzajemnie hamowane przez hamowanie oboczne. Jeśli takie hamowanie usunąć, to pozostałe aksony dają, ich pobudzenie daje większy efekt, bo nie ma żadnych przeszkadzających z boku rzeczy. Także aktywacja słabych synaps to może być bardzo szybkie. Usuwamy jakiś dopływ bodźców, co powoduje, że sąsiednie bodźce rozprzestrzeniają swoją zasięg swojej aktywności. A drugie zjawisko, nieco wolniejsze, to bocznicowanie aksonów. W angielsku to się nazywa sprouting. To trochę trwa, bo wzrost takiego aksonu to jest mniej więcej milimetr na dobę. To zanim dorośnie. No, chodzi mi o to, że to nie jest takie natychmiastowe zjawisko jak aktywacja słabych synaps. I tutaj jest bardzo ciekawy, niedawno opisany przykład takiej indukcji struktury w mózgu. To, co Państwo tutaj widzą, to jest tak zwany homunculus, człowieczek, takie graficzne przedstawienie organizacji kory dotykowej, somatosensorycznej człowieka, gdzie nie widzimy, że to są pewne deformacje z sylwetki ludzkiej. Im większa reprezentacja czuciowa, tym większy ten narysowany organ, także twarz ma bardzo dużo miejsca, zajmuje i dłoń, a inne miejsca są mniej szczułe. Nam tu chodzi o reprezentację korową, dotykową stopy. U ludzi, którzy mają wrodzony brak rąk, co zdarza się albo spontanicznie, albo w wypadku zażywania szkodliwych leków przez kobiety w ciąży. I niektórzy z tych ludzi, wszyscy posługują się zupełnie wspaniale stopami, a niektórzy także malują. Zbadano kilka takich osób, które malują stopami. I co się okazało? U ludzi, którzy mają ręce, w reprezentacji stopy nie sposób wyróżnić reprezentację poszczególnych palców. Natomiast u ludzi malujących stopą jasno widać miejsca w korze, widać oczywiście w obrazie
funkcjonalnego rezonansu magnetycznego, które odpowiadają na pobudzenie poszczególnych tkanek. Stworzyła się nowa organizacja kory somatosensorycznej. No i wreszcie plastyczność naprawcza, występująca po udarze mózgu albo jakimś traumatycznym zdarzeniu, które go uszkodzi. Udar przez niedokrwienie powoduje mnóstwo nieprzyjemnych zdarzeń w mózgu, ale także to, że neurony szybko obumierają, jest fizyczne uszkodzenie, nie ma mózgu. No, tak jak Państwo widzą tutaj, to jest mózg po udarze, tutaj jest wyraźny ubytek całego dużego kawała kory mózgowej. Jak się taka rzecz zdarzy? Mózg przebudowuje swoją aktywność w charakterystyczny sposób. I tutaj widzą Państwo obrazy z funkcjonalnego rezonansu magnetycznego. To, co widać na czerwono, to jest miejsce wzmożonej aktywności mózgu wtedy, kiedy pacjent rusza palcami prawej dłoni. Wtedy w lewej półkuli widać wyraźnie w korze ruchowej aktywację kory. Pacjent po udarze uszkadzającym lewą półkulę, kiedy robi taki sam ruch, robi go nieudolnie i aktywuje mnóstwo obszarów, mnóstwo okolic w niewłaściwej półkuli mózgu. Aktywacja powinna być skupiona w lewej półkuli. A tutaj też widać pobudzenie, widać jak mózg walczy o to, żeby móc wykonać ruch. Ratując się aktywacją nieuszkodzonej półkuli. Badania mówią, że im to ratowanie jest mniejsze, im bardziej wykorzystuje się półkulę uszkodzoną, tym lepsze są rokowania na odzyskanie funkcji. Ale w taki charakterystyczny sposób mózg się zachowuje. Neurorehabilitacja, która ma naprawić pacjentów po udarze i robi to coraz skuteczniej, wykorzystuje takie elementy, które, jak Państwo widzieli, są ważne przy wywołaniu zmian plastycznych, jak powtarzanie ruchów czy mówienia słów w przypadku afazji, co daje spójne pobudzenie i daje też rytm. Rytm jest ważny, bo mózg się spodziewa następnego uderzenia rytmu. Robią się zmiany, które mogą sprzyjać zajściom zmian plastycznych. Ważna jest uwaga i emocje. To, co aktywuje układy neuromodulatorowe. Ważna jest interakcja ze starym śladem. Można nowo tworzący obwód nerwowy podczepić pod coś, co już istnieje. Stosuje się działania farmakologiczne, używając substancji, które są aktywatorami neuromodulatorów. I tak bardzo było wiele prób używania amfetaminy przy terapii afazji. Reguła jest taka, że robi się te działania terapeutyczne, takie standardowe i oprócz tego dodaje się do tego działania farmakologiczne albo przestrzaszkowe pobudzenie mózgu prądem albo impulsami magnetycznymi. I tu nagle, proszę Państwa, tacy coś. Nowe połączenia w mózgu po 19 latach w śpiączce, to bez żadnej terapii czy rehabilitacji. Pacjent w śpiączce leżał, był zadbany, bo przeżył tyle lat, nie odzyskał świadomość
I tak się złożyło, że był robiony badania rezonansowe, które pokazały, są powstałe na około uszkodzenia jego mózgu nietypowe drogi nerwowe, których nie ma w normalnym mózgu. To zrewolucjonizowało myślenie o śpiączce i tam, kiedy jest ona nieodwracalna. I to jest wszystko, co chciałam Państwu powiedzieć, przypominając jeszcze raz, że neuroplastyczność zapewnia zdolność układu nerwowego do zmienności, adaptacji, naprawy i uczenia się i pamięci. Być może jeszcze do całej gromady innych rzeczy, ale te wydają mi się najistotniejsze. Dziękuję bardzo za uwagę.